Jakubie, czy to jest twoja pierwsza edycja, jeżeli chodzi o galę Fashion TV? Tak, moja pierwsza edycja, pierwsza, no i mam nadzieję, że nie ostatnia, ale jestem po raz pierwszy, no i bardzo mi się podoba klimat tego całego wydarzenia, no i mam nadzieję też, że dalsza część wieczoru będzie równie udana jak te pierwsze wrażenie. Czym jest dla ciebie moda? Czym jest dla mnie moda? No, jako mistrza Polski jest czymś bardzo ważnym, ponieważ wyraża, dla mnie moda wyraża daną osobę. To jak się ubieramy, przede wszystkim powinniśmy się dobrze czuć w tym, w co się ubieramy, tak? Ja jak mam ubrać coś, w czym się źle czuję, to raczej będę przez cały dzień się w tym źle czuł. Nie ma jakiejś tam wyjątku tej gry, ale moda nas wyraża, więc myślę, że moda jest częścią naszego życia, no i tak jak cię widzą, czasami się mówi, tak cię piszą, prawda? Czy obecnie, od czasu jak jesteś mistrzem Polski, czy nad twoim wyglądem, wizerunkiem dba cały sztab ludzi? Nie, cały sztab to może przesada, ale faktycznie są osoby, które gdzieś tam mi pomagają, bo ja przyznam się osobiście, że nie jestem alfą i omegą i na modzie aż znam się, ale nie potrzebuję często do rady i pomocy czyjejś, żeby ktoś mnie utwierdził na przykład, albo powiedział, nie Kuba, nie ubieraj tego, bo faktycznie w tym będziesz fatalnie wyglądał na przykład. Co spodziewasz się zobaczyć podczas dzisiejszej gali? Wiesz, to trochę tak jak ci powiedziałem, czego się spodziewam, nie wiem, podoba mi się to pierwsze wrażenie, podoba mi się klimat tego miejsca, no i zobaczymy, mam nadzieję, że dalsza część wieczoru będzie równie udana. A jakie są u ciebie plany zawodowe, co dzieje się w twoim życiu? Jak wiesz, jestem trenerem fitness, też poniekąd aktorem, no i to są jakby takie dwie drogi, które rozwijam ostatnio. Pracuję teraz nad takim sporym projektem fitnessowym, niedługo będę coś nagrywał, mam nadzieję, że na wiosnę uda się zrobić premierę tego. No i też aktorstwo jakby, to jest taka druga droga, z której gdzieś tam też będę próbował swoich sił. Czyli tak naprawdę z byciem mistrzem Polski chciałbyś czasem zostać aktorem pierwszoplanowym? Wiesz co, no ja kończyłem studium aktorskie, byłem w liceum teatralnym, startowałem nawet do Akademii Teatralnej w Warszawie, więc może kiedyś mi się uda, może trafię na taką rolę jak Patrick Swayze w Dirty Dancing na przykład, no i trafił, strzeliło i poszło potem, nigdy nie wiadomo. No właśnie, chciałem sprostować swoje pytanie, że aktorem jesteś tak naprawdę, ale bardziej mi chodziło o to, że czy chcesz być bardziej aktorem filmowym, czy aktorem teatralnym? W teatrze i stawiałem, miałem jakby, brałem udział w spektaklach teatralnych, no i też przed kamerą, więc znaczy jakby po studium aktorskim w różnych produkcjach, więc bardziej bym się nastawiał na film, bo jednak bardziej mi kino, zawsze byłem bardziej większym pasjonatem kina, kończyłem też studia jakby pod względem kulturoznawstwa, czyli ono jest bardziej nastawione na film, na kino, więc to mnie bardziej ciągnie, ale teatralnie też próbowałem swoich sił i też chyba mi całkiem nieźle szło. Czy masz ulubionych polskich projektantów, jak zarówno i zagranicznych? Wiesz co, są, tak, zagraniczni na pewno ostatnio na mnie spore wrażenie wywarł Philip Lane, jego styl, jego ubrania, dobrze się w nich czuję, a w Polsce, wiesz co, no lubię wszystkich także polskich projektantów, Paprocki, Brzozowski, Łukasz Jemioł, jakby od tych trzech powiedzmy, bo Paprocki, Brzozowski to jest duet, prawda? Jakoś gdzieś tam ubierałem się w ich rzeczy, więc doceniam jakby jednych i drugich, tak?